Nadszedł w końcu ten piękny, mniszkowy czas. Łąki zaroiły się od żółtych kwiatów, które w różnych częściach naszego kraju znane są pod różnymi nazwami. Czasami jest to dmuchawiec, czasami mlecz, ale systematyczna nazwa fachowa to mniszek lekarski. Używamy do terapii zarówno części naziemnej tej rośliny, czyli liści, łodyg i kwiatów, to jest ziele, oraz części podziemnej, czyli korzenia. Każda z nich ma nieco inne własności. Mniszek znany jest na ziemiach polskich już od najdawniejszych czasów. Jednak początków historii należy szukać w powiązaniu ze społecznością żydowską. Otóż Żydzi mają w swoim kalendarzu dorocznym święto Paschy, które jest obchodzone na pamiątkę wydarzeń związanych z wyjściem Żydów z ziemi egipskiej. I w tym dniu, jak każe żydowska tradycja, spożywane są potrawy, które mają przypominać ten ciężki los, który im towarzyszył podczas niewoli egipskiej. I tym właśnie ziołem między innymi jest mniszek. Natomiast na ziemiach polskich tradycja raczej rzadko wspomina o tej roślinie, a jeśli już, to zdecydowanie wiąże ją z metodą leczenia takiej nadwrażliwości nerwowej, gdzie pito odwar z mleczy, tego soku, który wydziela się podczas przełamania łodygi. Znane są również przekazy zapisane w najstarszych pamiętnikach, że suszone kwiaty mniszka wkładano pod poduszkę celem wzmocnienia marzeń sennych. Natomiast zdecydowanie w wiejskiej społeczności dziewczęta bardzo lubiły dawniej pleść wianki i przyozdabiać sobie takimi wiankami głowy. Natomiast bardzo ciekawym faktem jest uchwycenie dwoistości natury tej rośliny. Z jednej strony przepiękne kwiaty, przepiękne wianki na głowach kobiecych, a z drugiej strony, kiedy pojawiały się już dmuchawce, czyli owocniki tej rośliny, pojawia się taki motyw wróżenia sobie jakby przyszłości z kawalerem, mianowicie zdmuchiwano dmuchawiec i ile zostało utwierdzonych nasion do łodygi, to tyle jeszcze lat stałości męskiego uczucia mogła oczekiwać dana dziewczyna. Do celów leczniczych zbiera się jesienią korzenie roślin starszych. Na wiosnę, gdy roślina wytworzy rozetę liści i wykształci pędy z koszyczkami kwiatowymi w stanie pąków, ścina się całą część naziemną i suszy w miejscu przewiewnym i zacienionym. W ten sposób otrzymuje się ziele mniszka pospolitego, herba taraksacji. Jeżeli po zbiorze ziela odrzucimy pędy kwiatowe, to otrzymamy po wysuszeniu liście mniszka pospolitego, folium taraksacji. W okresie kwitnienia zbiera się również całe rozkwitające koszyczki kwiatowe. Działanie terapeutyczne mniszka jest wielokierunkowe, ale najważniejszym chyba działaniem jest działanie poprawiające funkcjonowanie układu trawiennego. Tak działa ta część rośliny, czyli korzeń. Korzeń wygląda może niezbyt imponująco, dlatego że jesteśmy dopiero w kwietniu. We wrześniu będzie wyglądał dużo bardziej imponująco i wtedy właśnie zbiera się tą część rośliny, bo teraz zbiera się tylko ziele. Korzeń działa poprawiająco na układ trawienny, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, zwiększa wydzielanie trzustkowe, ale przede wszystkim zwiększa wydzielanie żółci, co ma istotne znaczenie dla równowagi naszego przewodu pokarmowego, ale także jest stosowane w przypadku tendencji do tworzenia się kamicy i w ogóle w chorobach wątroby. Mniszek wydaje się działa tylko na przewód pokarmowy, ale to, czy nasz przewód pokarmowy jest w równowadze, od tego zależy ogólny dobrostan naszego organizmu. Bardzo ważne, abyśmy mieli prawdziwie dobry, funkcjonujący przewód pokarmowy, bo wtedy będziemy zdrowi. Drugim kierunkiem działania ziela mniszka to jest działanie w kierunku chorób układu moczowego. Zwiększa on wydalanie moczu, a przez to eliminację z dróg moczowych bakterii oraz krystaloidów, które tworzą kamienie w drogach moczowych. Także działa on odtruwająco nasz organizm, czyli tworzy kompleksy z substancjami, które nasz organizm w cudzysłowie zatruwają. Mogą to być substancje, które zjadamy, bądź te substancje, które tworzą się w naszym organizmie jako efekt
różnych chorób. Do tego celu oczywiście wykorzystujemy część naziemną mniszka. To jest ziele, czyli liście oraz kwiaty. Mniszek także wykorzystywany jest do leczenia chorób infekcyjnych, gdyż pobudza fagocytozę, czyli zwiększa zdolność komórek żernych do pożerania wirusów i bakterii. Do tego służy szczególnie ten żółty, piękny kwiatuszek. Ziele i korzeń mniszka można łączyć z różnymi surowcami zielarskimi, w zależności od tego, w którym kierunku chcemy, aby on działał. Jeżeli chcemy pobudzić pracę przewodu pokarmowego, to dobrze go łączyć z zielem bożego drzewka, liściem mięty, krwawnikiem, babką lancetowatą. Takie połączenie stosuję bardzo często w kroplach ziołowych, które używam zarówno w leczeniu złego stanu przewodu pokarmowego, poprawy trawienia, ale także w przypadku zaparć. Znakomicie się właśnie w zaparciach one sprawdzają. Ale o dziwo, działa to zestawienie, które jest deklarowane i delegowane do chorób przewodu pokarmowego, znakomicie także w przypadku bólów głowy. Po miesiącu, dwóch miesiącach stosowania tego zestawienia, o którym Państwu powiedziałem, uzyskuje efekty nawet dwukrotnej redukcji bólów głowy. Pacjenci informują mnie, że głowa boli ich dwa razy rzadziej i głowa boli ich dwa razy z mniejszym natężeniem. Syrop z kwiatów mniszka. Zbieramy świeżo rozwinięte koszyczki, wyłuskujemy z nich żółte kwiaty. Wkładamy do słoika, przysypując warstwami cukrem. Należy je nieco ugnieść, by zaczęły puszczać sok. Wlewamy na wierzch jedną łyżkę spirytusu. Dosypujemy cukru i odstawiamy na tydzień. Później przechowujemy w lodówce nie dłużej jednak niż 3-4 miesiące. Ziele mniszka nadaje się, jak już powiedziałem, do leczenia chorób układu moczowego, bo zwiększa wydalanie moczu, a przez to zwiększa wydalanie bakterii, zmniejsza narażenie na kamicę nerkową i działa odtruwająco. Jeżeli chcemy ten aspekt wykorzystać, to dobrze jest połączyć ziele mniszka z liściem brzozy, zielem nawłoci, zielem skrzypu, bądź zielem rdestu ptasiego. Takie połączenie będzie bardzo skuteczne zarówno w leczeniu dróg moczowych, w likwidacji obrzęku, bo on działa również przeciwobrzękowo, bo moczopędnie, oraz jako środek odtruwający w chorobach dermatologicznych, czy też w niezbyt higienicznym trybie życia. Mniszek występuje u nas powszechnie, więc warto w niego zaopatrzyć naszą domową apteczkę ziołową, dlatego że dowiedzieliśmy Państwu tego, że jest skuteczny w bardzo różnych schorzeniach.